Dobry wieczór, witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie na naszym kolejnym spotkaniu. Jak zwykle poniedziałkowy webinar. Dzisiaj ja będę z Państwem przez kilka chwil i będziemy sobie rozmawiali o odporności. Myślę, że moment jest idealny, ponieważ za oknem, a dziś sprawdzałem prognozę pogody, wygląda na to, że przez kilka następnych dni przynajmniej w Katowicach będzie lało jak z cebra. I będzie coraz zimniej, także już resztkami najdroższego paliwa na świecie, czyli jakąś resztką chrustu z lasu, jak to ostatnio na naszym evencie się śmialiśmy, podpaliłem w kominku, żeby trochę zagrzać, było bardzo przyjemnie. Ale podobnie jak żeby w naszym domu było cieplutko, myślę, że powinniśmy się przygotować, aby w naszych organizmach było ciepło, to znaczy w rozumieniu takim energetycznym, ale również odpornościowym. I dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, w jaki sposób możemy przygotować się do jesieni i do zimy. Króciutko przypomnę się Państwu, jestem lekarzem medycyny, jestem dyplomowanym zielarzem i fitoterapeutą. Jestem również dietetykiem i to są takie elementy mojej pracy, które na co dzień wykorzystuję. Żadna z tych dziedzin nie jest jakoś szczególnie pielęgnowana. Staram się je wszystkie łączyć. Jestem również twórcą zasad medycyny fundamentalnej, którą Państwo myślę znacie, a która dzisiaj przy rozmowie o odporności będzie się wielokrotnie przewijać. Jak zawsze w trakcie naszego spotkania będę chciał troszeczkę przypomnieć, ale takich absolutnie podstaw o odporności i o tym, co nas czeka. Mam nadzieję, że nie, oczywiście, że będzie fajna jesień i zima i wiosna i że tych infekcji nie będzie, no ale prawda jest taka, że jak co roku jakieś, wybaczcie, świństwo przylezie, nakaszle na nas, nasmarka i znowu jesteśmy chorzy, tak? Ale tutaj uwaga, nie wszyscy. Część z osób, które myślę, że Państwo znacie takie osoby, to są osoby, które nie chorują. I to jest ważna informacja, bo powinniśmy się zastanowić, jak to jest, że niektórzy z nas chorują, łapią, jak to się mówi, te infekcje, a inni nie. I dzisiaj też troszeczkę o dzieciakach, ponieważ warto pamiętać, że mamy też preparat, który wspomaga odporność u dzieci, czyli OptiKids. Tak, i tutaj te nasze dzieciaki też powinny być już od tego momentu brane pod uwagę, żeby zadbać o ich zdrowie i odporność. Tak to jest, że ten rytm życia tych świństw, tych wirusów, tych bakterii jest taki, że kiedy jest dużo słońca, kiedy mamy świeże warzywa z ogródka, kiedy dużo spacerujemy, odpoczywamy, mamy wakacje, urlopy, to raczej nie chorujemy. Natomiast kiedy przychodzi okres jesienno-zimowy, no i czasem niestety na przednówku, kiedy nasz organizm jest wyczerpany, nie ma już energii, witamin i no, niestety jest bardzo słaby, wtedy również łapiemy różne przeziębienia i gryp. I chcę przypomnieć o tym, a niestety tak jest, że tych wirusów i tych przeziębień jest dość dużo. Jesteśmy w trakcie, obojętnie czy Państwo w to wierzą, czy nie, jesteśmy w trakcie ciągnącej się infekcji koronawirusów. I teraz jeden komentarz, Szanowni Państwo. Koronawirusy były, są, będą. Szacuje się, że różne odmiany koronawirusów odpowiadają za około 20% przeziębień i infekcji jesienno-zimowych. Tak, czyli one zawsze były. To, że trafi się nam bardziej agresywny wirus bądź mniej agresywny wirus, to już tak naprawdę zależy od jego umiejętności, niestety jego umiejętności modyfikacji i on, jak jest, wybaczcie, wredny,
i nabierze cech zjadliwych, to potrafi być bardziej agresywny i przechodzi ta infekcja ciężej, a czasem nasza odporność pamięta te wirusy, wirus nie przygotował się, nie odrobił lekcji i te infekcje są słabe. Tak? Więc to, czy będziemy chorzy, czy nie, zależy w głównej mierze od nas samych, od naszej odporności i w jakimś tam zakresie zależy również od tego, czy nie trafi nam się jakiś bardzo agresywny wirus w danym okresie. Proszę również pamiętać, że poza SARS-CoV-2, poza koronawirusami, może nam się trafić epidemia grypy. Mogą pojawić się przeziębienia, mogą pojawić się zakażenia oskrzeli. I tu przypominam, szanowni państwo, 95% zakażeń oskrzeli to są infekcje wirusowe. Nie podajemy antybiotyków w zakażeniach wirusowych, chyba że mamy jakiś bardzo osłabionego pacjenta, boimy się o niego, albo drugi wariant, jest to słaby organizm w trakcie infekcji wirusowej, dochodzi do osłabienia odporności, no i może dojść do nadkażenia bakteryjnego i wtedy podajemy antybiotyk. Więc jakby, nie daj Boże, ktoś z państwa był chory na zapalenie oskrzeli, to nie idziemy do lekarza, żeby nam dał antybiotyk, bo to naprawdę nie ma sensu. Skuteczność taka, procent składany skuteczności antybiotyków zakażeniem oskrzeli wynosi 2%. No to po co ten antybiotyk, tak? Natomiast zdarza się, że w okresie jesienno-zimowym czy wiosennym pojawi nam się angina, czyli taki bardzo mocny ból gardła z wysoką gorączką. I trzeba to obserwować, dlatego że zdarzają się infekcje paciorkowcowe, również inne, ale przede wszystkim paciorkowce i one są bardzo niebezpieczne, ponieważ infekcja paciorkowcowa może doprowadzić nie tylko do anginy, ale może również doprowadzić do uszkodzenia nerek, serca i stawów. O tym państwo musicie pamiętać i w przypadku infekcji tego typu bakteryjnej niestety istnieje konieczność podania antybiotyku. I tak jak powiedzieliśmy sobie na początku, nasz układ odpornościowy, który jest w całym naszym organizmie, służy do tego, żeby chronić nas przed wirusami, bakteriami, grzybami, pasożytami. Jest rozłożony po całym naszym organizmie i są węzły chłonne, są naczynia chłonne, tak? Jest szpik kostny, jest śledziona. Są różne miejsca, w których ten układ chłonny nasz, układ odpornościowy się kumuluje, to są te narządy, ale proszę pamiętać, że najważniejszą rzeczą w tym układzie nie są te narządy, tylko krwinki i ich praca, białe krwinki krwi i przeciwciała, które są produkowane przez właśnie te krwinki. I to są dwa najważniejsze elementy. I teraz warto pamiętać o tym, bo jest wiele osób, które mówią w ten sposób. Mój Boże, przyjdzie jakiś wirus, przyjdzie bakteria, znów będę chora. No nieprawda. To wszystko zależy od tego, czy macie odporność, czy nie macie tej odporności. Jeżeli macie odporność, to nawet jak wirus czy bakteria wnikną do waszego organizmu, zostaną natychmiast unieszkodliwione i zabite. I przepraszam, smarkniecie, kichniecie dwa razy i na tym skończy się cała infekcja. Wasza odporność będzie tak silna, że nie zachorujecie. I to jest właściwie celem naszego spotkania, żeby państwu uświadomić, że nawet w najgorszych infekcjach kluczem do sukcesu jest tak naprawdę to, czy mamy dobrą odporność, czy nie mamy dobrej odporności. Zatem będziemy się dzisiaj troszeczkę uczyć na temat tego, jak w sposób naturalny, korzystając z ekstraktów ziołowych, ekstraktów roślinnych, poprawić swoją odporność. Nie będziemy mówili tylko i wyłącznie o ekstraktach ziołowych,
powiemy też troszeczkę o bakteriach probiotycznych. Proszę o tym pamiętać, to są nasi wielcy sprzymierzeńcy. Jedną rzecz, jedną taką ciekawostkę warto przypomnieć i my, szanowni państwo, wiedzieliśmy o tym, że w infekcjach wirusowych ogromną, negatywną rolę potrafi odegrać nasz własny organizm. Otóż wyobraźcie sobie, że kiedy mamy infekcję grypową albo mamy infekcję SARS-CoV-2, koronawirusa, może dojść do najpoważniejszego przebiegu, najcięższego przebiegu tych infekcji z niewydolnością wielonarządową. I jednym z czynników, które wspomaga postępujące ograniczenie funkcji narządów, jest tak zwana burza cytokin. Niestety, szanowni państwo, za to, że jest ciężki przebieg infekcji, odpowiada wyłącznie nasz organizm. Wyłącznie nasz organizm. Gdyby było inaczej, gdyby to zależało wyłącznie od wirusa, jaki jest przebieg, to wszyscy chorowalibyśmy w identyczny sposób, a nie chorujemy w identyczny sposób. Są osoby, które będą miały ciężki przebieg, będą miały niewydolność wielonarządową i są tacy, którzy zmarli z powodu infekcji. I tutaj kluczową rolą jest tak zwana immunokompetencja, czyli siła działania układu odpornościowego białych ciałek krwi i przeciwciał, aby one współpracując ze sobą szybko reagowały na zagrożenie. Jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Ta burza cytokin bierze się również z tego, że w organizmie produkowana jest zbyt duża ilość wolnych rodników. Wyobraźcie sobie, że nasz organizm zaczyna produkować zbyt dużą ilość wolnych rodników i różnych substancji, które odpowiadają za komunikację między komórkami i dochodzi do takiego pogorszenia stanu organizmu, że stopniowo zaczynają siadać różne narządy. Zatem umiejętność funkcjonowania i wzajemne relacje w układzie odpornościowym będą miały kluczową rolę w tym, żebyśmy byli zdrowi i żebyśmy po zakażeniu poradzili sobie z infekcją. Także trzeba uważać na burzę cytokin. I co, szanowni państwo, podaje się, kiedy mamy za dużo wolnych rodników? Czy ktoś z państwa może mi napisać, jak nazywa się grupa substancji, którą podajemy, jak nazywamy te substancje? Kiedy mamy bardzo dużo wolnych, trujących rodników, to czym powinniśmy przeciwdziałać? Jakimi substancjami? Super, brawo. Paweł, brawo, był pierwszy. Antyoksydant. Słuchajcie, mamy antyoksydant. My możemy tymi antyoksydantami walczyć z burzą cytokin i z infekcjami również po wystąpieniu zakażenia. Proszę o tym pamiętać. Czyli nie tylko teraz przygotowujemy się do tego, żeby poprawić naszą odporność i zaraz państwu powiem w jaki sposób, ale również proszę pamiętać, że dobrze byłoby zarówno przed, jak i w trakcie infekcji stosować OptiOxy, czyli nasz syrop. Tak, bo tam jest naprawdę genialny skład, duża dawka antyoksydantów. To jest ten prosty sposób poprawy relacji między wolnymi rodnikami a naszym zdrowiem, czyli uchronienie nas przed burzą cytokin. Ważna jest jeszcze jedna rzecz, szanowni państwo, po infekcjach wirusowych zdarzają się powikłania. No, mniej lub bardziej niebezpieczne. I zdarza się po infekcjach i myślę, że część z państwa może to, czy mogła to odczuwać, że mamy długotrwałe zmęczenie. Ale wiele osób również po infekcjach koronawirusem cierpiało, a nawet cierpi na mgłę mózgową. I tutaj, szanowni państwo, nie do końca jeszcze rozumiemy mechanizm mgły mózgowej. Warto natomiast pamiętać, i to są te dobre wieści,
że to jest proces odwracalny, tak? To mija na szczęście. Niestety po infekcjach wirusowych zdarzają się również problemy sercowo-naczyniowe czy powikłania neurologiczne, czyli zapalenia opon mózgowych, zapalenia mózgu. Szanowni Państwo, zastanówcie się, przecież można by powiedzieć tak, Boże, zachoruję, przeziębię się, wezmę sobie L4, poleżę trochę w łóżeczku, popiję trochę herbatki z cytrynką, pooglądam telewizor, a po 2 tygodniach wrócę do pracy. Luzik, nic się nie dzieje. No, szanowni Państwo, niestety nie zawsze to wszystko tak wygląda fajnie. Niestety w części przypadków nasze organizmy nie radzą sobie z infekcją i dochodzi do ciężkich powikłań. Na przykład dochodzi do zapalenia mięśnia sercowego i jedynym ratunkiem, kochani, w takiej sytuacji jest przeszczep serca. No możecie sobie wyobrazić sobie sytuację człowieka chorego, którego serce przestaje pracować, który żyje i który żyje w klinice i jedyną nadzieją na przetrwanie dla tego człowieka jest to, że znajdzie się serce dawcy, które będzie można temu człowiekowi przeszczepić i dać mu drugie życie. I to są powikłania po infekcjach wirusowych. Proszę więc, nie ignorujcie tych infekcji. Ja znam bardzo wiele przypadków osób, które cwaniakowały i ignorowały infekcje wirusowe. I muszę Państwu powiedzieć, w części wypadków osoby bardzo silne, wydawało im się, że wszystko jest ok, ale ignorowały, tak? Czyli powiem w ten sposób. Wiele osób uważa, że aktywność fizyczna i zdrowe odżywianie wystarcza. W większości wypadków tak. Natomiast jeżeli macie taką możliwość zastosowania, moim zdaniem, obecnie najsilniejszej mieszanki ekstraktów roślinnych na świecie, która działa w ciągu 15 dni, czyli Virkon, OptiVirkon, to dlaczego nie skorzystać z takiej sytuacji, czyli poza aktywnością fizyczną, poza wysypianiem się, poza odpowiednią dietą wzmacniającą, możecie w okresie tym przedjesienno-zimowym wzmocnić swoją odporność, stosując silne, stężone ekstrakty roślinne, po to, żeby nie doszło do masywnej infekcji i nie doszło do powikłań po infekcji wirusowej. Takie naturalne sposoby poprawy odporności w okresie jesienno-zimowym, czyli ta dieta wzmacniająca, jeszcze raz podkreślam, dieta bogata w antyoksydanty, witaminy, aktywność fizyczna, tak, to są podstawy. Jeszcze jest jedna rzecz tutaj wymieniona, to znaczy inhalacje. Szanowni Państwo, jak już nie daj Boże, zdarzyłby się w naszym środowisku jakiś, jak to się mówi, po śląsku kurzok, czyli ktoś, kto kurzy papierosy albo nie dba o siebie, to też proszę pamiętać, że wnikanie wirusów przez drogi oddechowe, czyli te najczęstsze wrota wnikania wirusa, mogą i słabe oskrzela i płuca mogą być powodem ciężkiego przebiegu infekcji. Dlatego warto się też przygotować na takie zakażenie. I muszę Państwu powiedzieć, że ja jestem wielkim przyjacielem i orędownikiem nawet profilaktycznego stosowania inhalacji, na przykład z rumianku. Dlatego, że zioła podane miejscowo w drogach oddechowych, nie leki brane doustnie, ale zioła podane miejscowo bardzo mocno goją oskrzela i płuca, tak? I jeżeli wygoicie sobie te oskrzela i płuca, to one pokrywają się naturalną warstwą ochronną i są bardziej odporne na wnikanie wirusów. Także powiem Państwu, ten mechanizm naturalnej poprawy odporności jest skuteczny
i jest fizjologiczny, jest bliski ideałowi, tak? Czyli ta poprawa funkcjonowania i zagojenie tego naszego organizmu. O tych przeciwciałach i o tych bakteriach, o tych białych ciałkach krwi powiem Państwu teraz, przeplatając to troszeczkę i opowiadając o ziołach, które możemy sobie zastosować, aby wzmocnić tą naszą odporność. I oczywiście to, co Państwo możecie zrobić, to jest oczywiście wolny wybór. To jest wziąć sobie i kupić ekstrakty ziołowe i zrobić samemu jakąś miksturę. I oczywiście jako zielarz, fitoterapeuta nie będę miał nic przeciwko temu. Ale jest jedna rzecz, szanowni Państwo. Proszę pamiętać, że herbatki ziołowe poprawiające odporność to są ekstrakty robione przez nas z ziół, nie zawsze świeżych, nie zawsze wiemy jakiego pochodzenia i pijemy sobie tą herbatkę i tak naprawdę robimy tylko i wyłącznie jaki ekstrakt? Ekstrakt wodny. I to ekstrakt najczęściej w wysokiej temperaturze, a musicie wiedzieć, że bardzo wiele substancji aktywnych zawartych w roślinach jest rozkładane przez wysoką temperaturę, a zatem nie osiągamy efektu, jaki byśmy chcieli, dlatego że nieświadomie niszczymy substancje aktywne, które są w tych ziołach. Mówię tu o odporności, szczególnie o substancjach białkowych, silnych substancjach białkowych poprawiających odporność. Czyli nie dość, że jeżeli zastosujecie ekstrakt suchy, bo taką postać mają ekstrakty w Nature Day, zawarte w mieszance wirkon, gdzie macie pewność, że są substancje aktywne, to jeszcze ilość tych substancji aktywnych będzie wielokrotnie większa od tego, co wypijecie w herbatce. Dlatego wirkon stosujemy tylko przez 15 dni. Zaraz Państwu też wyjaśnię, z jakiego powodu. Jednym z tych powodów jest jeżówka, która jest zawarta w wirkonie, ale też proszę pamiętać, że stymulowanie układu odpornościowego jest bodźcem. Bodźcem to znaczy działa szybko, krótko i mamy bodziec i oczekujemy reakcji, czyli damy czas układowi odpornościowemu na poprawę funkcji. No dobrze, czyli mamy, słuchajcie, kilkanaście ekstraktów roślinnych zawartych w wirkonie po to, żebyście mieli przy dawkowaniu dwa razy dziennie po jednej kapsułce przez 15 dni optymalną stymulację układu odpornościowego. Słuchajcie, to jest nieprawdopodobna petarda poprawiająca odporność. Teraz troszkę sobie opowiemy o tych ekstraktach ziołowych. Ja oczywiście nie chcę tu przynudzać, ani nie chcę opowiadać o wszystkim w szczegółach, bo Państwo wiecie, że przygotowując wirkon, myśmy przez kilka miesięcy analizowali składy i synergię działania poszczególnych składników wirkonu. Musieliśmy się bardzo śpieszyć, bo przygotowywaliśmy wirkon jako odpowiedź na infekcję koronawirusa. Ale chcieliśmy być pewni, że zastosowane tam ekstrakty ziołowe będą się wzajemnie wspierać i będą działać w różnych miejscach, w różnych obszarach. Tak? A zatem ekstrakt z wilka kory. Myślę, że Państwo znacie wilka korę nie tylko z infekcji wirusowych, ale również z walki z boreliozą. I tutaj jest bardzo ważna rzecz. Substancje aktywne zawarte w wilka korze będą wzmacniały odporność organizmu na bardzo różnych obszarach. Czyli są takie rośliny, których substancje aktywne będą pobudzały nasze przeciwciała po to, żeby one walczyły z wirusami. Natomiast ekstrakt z wilka kory ma bardzo szerokie działanie. Będzie pobudzał odporność zarówno przeciwwirusową, jak i przeciwbakteryjny. Podobnie kordyceps chiński i tutaj o bardzo szerokie działanie, tutaj możemy powiedzieć nie tylko wzmacniające układ odpornościowy, dlatego że to jest też źródło bardzo
silnie działającej adenozyny, czyli substancji, która wspiera produkcję energii w komórkach. Tak? Czyli będzie wzmacniać nie tylko nasz układ odpornościowy, ale również nasze serce i będzie ze względu na to, że posiada ogromną ilość antyoksydantów, które neutralizują wolne rodniki, czyli mówiliśmy o tym, wspomagać naszą walkę z infekcją również w tym zakresie. Mamy również beta-glukany. Ja muszę powiedzieć, że to są substancje, które ja uwielbiam. Wiele, wiele lat temu miałem przyjemność analizować publikacje i badać beta-glukany w Zakładzie Immunologii Klinicznej w Krakowie, w Prokocimiu. I muszę Państwu powiedzieć, że to było 7 czy 8 lat temu. Ojej, nawet więcej. I w tamtych czasach nie było tak wielu preparatów poprawiających odporność. I muszę Państwu powiedzieć, że dzieci, które wychodziły z poradni, te, które miały wtórne zaburzenia odporności, czyli nie te wrodzone, genetyczne, tylko te, z którymi mogliśmy sobie poradzić szybko, właściwie każde z tych dzieci wychodziło z poradni z zapisanym ekstraktem zawierającym beta-glukan. Stąd w wirkonie beta-glukany znalazły się również, dlatego że beta-glukany mają właściwości poprawiające odporność. I ta odporność, szanowni Państwo, jest szczególnie ważna w zakresie dwóch elementów. Jest to poprawa odporności przeciwnowotworowej i poprawa odporności przeciwbakteryjnej. No i jeżówka. Jeżówka jest, jak Państwo wiecie, zarówno dla dzieciaków, jak i dla osób dorosłych od wielu, wielu lat uznanym ziołem o udokumentowanym działaniu łagodzącym i wspierającym układ odpornościowy. Tylko jedna uwaga, szanowni Państwo, a propos jeżówki. Jeżeli stosujecie ją w takich dużych dawkach, jak tu jest w wirkoniu, to warto pamiętać, że jeżówkę stosujemy tylko te 15 dni. Nie wolno jej stosować miesiącami, dlatego że jeżówka sama w sobie, gdyby ktoś z Państwa sobie chciał pić herbatkę z jeżówki, to proszę pamiętać, że kiedy podajecie przez dłuższy okres czasu jeżówkę, ona zamiast wspomagać układ odpornościowy, zaczyna go osłabiać. Zmieniają się procesy adaptacji organizmu do podawanych substancji aktywnych w jeżówce. Dlatego wirkon w dużych dawkach ekstraktów podajemy 15 dni, nie dłużej. Robimy sobie przerwę, na przykład 2-3 miesiące i znów wracamy do wirkon. Czyli Państwo możecie sobie w okresie jesienno-zimowym podać wirkon we wrześniu, podać wirkon w grudniu i podać wirkon w marcu. I to wtedy ma sens. Tak? Nie stosujemy go non-stop, czyli na przykład trzykrotnie w sezonie jesienno-zimowym podajemy wirkon, między innymi właśnie ze względu na tą stymulację odporności. Nie mogliśmy zapomnieć o babce lancetowatej, która, jak Państwo wiecie, a przecież te infekcje górnych dróg oddechowych to najczęściej właśnie ten problem jesienno-zimowy, gdzie wyciąg z liścia babki lancetowatej ma nie tylko właściwości stymulujące na układ immunologiczny, ale również pamiętajcie, że pomaga w uporczywym kaszlu, tak? Czy łagodzi ten kaszel tak naprawdę. Łagodzi ten kaszel. Oregano słynie ze swoich właściwości dezynfekujących. Co to znaczy? To też może teraz popatrzmy na odporność nie oczami naszymi, tylko spójrzmy oczami roślinnymi. Dlaczego w roślinach znajduje się tak wiele cennych substancji przeciwwirusowych, przeciwbakteryjnych i przeciwgrzybiczych? No przecież one tam nie są produkowane dlatego, że ludzie je zjadają, tak? Tak to jest wymyślone, czy nie? Przecież nie dlatego są w roślinach, że one mają nam służyć.
rośliny, produkując substancje aktywne przeciwbakteryjne, przeciwwirusowe i przeciwgrzybicze, tak naprawdę bronią siebie przed środowiskiem, który je otacza. No słuchajcie, przecież w środowisku, tam gdzie sobie żyje ta roślinka, tak jak ostatnio Andrzej Kawka mówił, no nie ma nóg, nie ucieknie, ani nie weźmie jakiejś pały z lasu i nie będzie walić tych bakterii i grzybów po głowie. Ona musi się bronić tam, gdzie jest. Stąd substancje produkowane przez rośliny są tak silne, a my to wykorzystujemy i wzmacniamy nasz organizm. I te substancje, na przykład substancje dezynfekujące, są bardzo silne w oregano, tak? I też oregano poprawia w przemijanie materii, w tak poprawie funkcjonowania dróg moczowych, tak? I usuwania toksyn. Tutaj znowuż inny punkt uchwytu. Pamiętacie, szanowni państwo, jak mówiłem o antyoksydantach? Przecież wiecie, że deskowiec japoński, którego ekstrakt mamy w wirkonie, jest przebogatym źródłem resweratrolu i innych substancji antyoksydacyjnych. A no właśnie po to, żeby nasz organizm zwalczał nadmiar wolnych rodników, żeby nie dochodziło do ciężkiego przebiegu infekcji wirusowych. No o czosnku to chyba nie muszę państwu mówić, bo myślę, że większość z nas wie, że czosnek ma fantastyczne właściwości, nie tylko antyutleniające i przeciwgrzybicze, ale również wspomaga odporność i to wspomaga również odporność przeciwwirusową i przeciwbakteryjną, tak? Z ciekawostek warto pamiętać, że czosnek ma również właściwości obniżające ciśnienie krwi. Mamy rozwar wielkokwiatowy i tutaj wspomaganie nie tylko układu odpornościowego, ale również poprawa funkcji wątroby i wzmacnianie odruchu kaszlu, czyli wykrztuszania wirusów i różnych świństw, które dostają się do oskrzeli. Traganek błoniasty, który jest wspaniałym adaptogenem, czyli tak jakby wzmacnia cały nasz organizm w reakcji, w kontakcie z różnymi patogenami. Tak? Tak jak rośliny produkują sobie substancje i bronią się przed bakteriami i grzybami tam, gdzie sobie rosną, to taki traganek błoniasty potrafi wzmocnić nasz organizm. Tak? To jest taka tarcza dla naszego organizmu, żeby nasz organizm chronił się przed tymi infekcjami. Oczar wirginijski. Słuchajcie, zdarza się, że jak jest infekcja, to są słabe naczynia krwionośne. I przez te ściany naczyń krwionośnych zaczyna się przesączać płyn i dochodzi do obrzęków i do pogorszenia się stanu zdrowia. I często jak patrzycie, macie spuchnięte gardło i macie spuchnięte migdałki podniebienne, tak? Albo macie chore oskrzela, dochodzi do zaczerwienienia i opuchnięcia się tych wszystkich tkanek, to tam dochodzi do przesączania się przez ściany naczyń krwionośnych różnych substancji. I oczar wirginijski służy nie tylko do pobudzania naturalnej odporności, ale wpływa również właśnie pozytywnie na naczynia krwionośne, żeby one były silne, żeby nie dochodziło do tego przesączania. To jest bardzo ważne. Jest bardzo wiele roślin, które działają w ten sam sposób. Tutaj one nie były priorytetem, bo musielibyśmy zrobić wirkon, który składałby się z 30 różnych roślin, ale na przykład forsycja, kasztanowiec, tak? Różne rośliny wzmacniają naczynia krwionośne i to jest też bezcenne w tak zwanym uszczelnianiu naczyń. I to jest oczar wirginijski, uszczelnia naczynia. Myślę, że państwo słyszeliście coś takiego również w trakcie infekcji. Czyli bratwa barwierska. Bratwa barwierska, która, i to jest bardzo ciekawe, ma bardzo silne właściwości wspomagające naszą odporność właśnie w infekcjach wirusowych. Czarnuszka siewna, myślę, że bardzo wiele osób, które choruje na alergię, wie, że czarnuszka siewna ma silne właściwości regulujące, wyrównujące, tak? Ona jakby stabilizuje ten układ odporności, żeby nie wariował.
Także zobaczcie, jak wiele różnych ekstraktów roślinnych zagęszczonych dziesięciokrotnie w postaci ekstraktu suchego. Ja tylko przypomnę, że możecie Państwo sobie najpierw, jak zrobimy taką hierarchię siły działania ekstraktów, to możecie sobie tak zrobić. Albo rozetrzeć sobie zioło i zrobić macerat, albo możecie go zalać gorącą wodą i zrobić sobie napar, albo możecie wyrzucić te ziółka do zimnego bądź gorącego alkoholu i zrobić ekstrakt alkoholowy, ale jeżeli chcecie bez alkoholu zrobić ekstrakt, to możecie go zagęścić, odparować bądź usunąć ekstrahent i w farmakoterapii mówimy o ekstrakcie suchym, czyli najdoskonalsza forma ekstraktu roślinnego, ekstrakt suchy. I takie ekstrakty znajdują się w kapsułkach Optivirco. Przypominam, że stosujemy go dwa razy dziennie po jednej kapsułce tylko przez 15 dni. No dobrze, porozmawialiśmy trochę o młodzieży i osobach dorosłych, a teraz troszeczkę o dzieciakach. O dzieci powyżej trzeciego roku życia. No i teraz okazuje się, że dla tych naszych dzieciaczków bardzo ważne jest to, żeby podawać im witaminę D3 i bakterie probiotyczne. Szczególnie cenny jest ten preparat dla dzieciaków osłabionych antybiotykoterapią, alergików, tak, lub po jakichś przeziębieniach. Łapnie dziecko przeziębienie, osłabi się odporność i za chwilę wpada nam znowu w kolejną infekcję. Proszę również pamiętać, ale to jest ciekawostka, słuchajcie, ja za chwileczkę jeszcze tam pokażę, jakie tam są bakterie probiotyczne. Ciekawostką jest również to, że tutaj nie ma żadnych słodzików, a bakterie, które są w OptiKids, mają też właściwości zwalczające próchnicę. Więc tutaj mówimy nie tylko o tym, że dziecko będzie miało wzmocnioną odporność, ale również bakterie probiotyczne zawarte w tym preparacie będą walczyć z próchnicą dziecięcą. Tak? I nie chodzi tylko o ksylitol, tak, który tutaj jest zawarty, ale szanowni Państwo, o te składniki. Czyli mamy witaminę D3 i mamy cztery bardzo silnie działające bakterie probiotyczne. Jeżeli chodzi o wielkość dawki, no to słuchajcie, takie dziecko małe jest kilkukrotnie mniejsze wagowo, tak, od osoby dorosłej. Więc jakbyście sobie poprzeliczali, no niech takie dziecko waży 25-30 kg, to ta dawka 1000 jednostek witaminy D3 aktywnej dla takiego dziecka naprawdę w okresie jesienno-zimowym w zupełności wystarczy. Można oczywiście doraźnie zwiększać tą dawkę, jeśli macie wątpliwość, zawsze możecie się skonsultować z lekarzem. Natomiast jak Państwo wiecie, witamina D3 to nie jest tylko leczenie krzywicy, której w tej chwili na szczęście nie spotykamy. Witamina D3 jest substratem setek różnych reakcji biochemicznych. Tak naprawdę bez nich nie dalibyśmy radę walczyć o zdrowie naszych dzieci. Witamina D3 jest bardzo zatem ważnym elementem zdrowia naszych dzieci. No i teraz troszeczkę o bakteriach. Szanowni Państwo, myślę, że wiecie o tym, że w organizmie dorosłego człowieka jest więcej bakterii probiotycznych. O, nie zawsze probiotyczne. Czasem są to brzydkie bakterie i takie, które nam szkodzą. Jest więcej bakterii niż komórek ludzkiego ciała. Możecie sobie wyobrazić, że tak spójrzcie sobie w lustro i wyobraźcie sobie, że w waszym przewodzie pokarmowym i na waszej skórze żyje więcej bakterii niż komórek, które tworzą wasz organizm. Spróbujcie sobie to wyobrazić. Jest ich więcej niż komórek. Spójrzcie sobie w lustro, jakbym chciał ułożyć wasze ciało z bakterii probiotycznych i innych, to to ciało będzie większe. Tak? Moglibyśmy sobie tak uogólnić. Słuchajcie, jest ich tyle. A zatem jeżeli macie niewłaściwą florę bakteryjną, to gwarantuję wam, że nie będziecie zdrowi. I to dotyczy również dzieci. Jeżeli zatem chcecie zadbać o zdrowie swoich dzieci, musicie pamiętać o probiotykach. Nie ma takiej możliwości, żeby dzieciaki były zdrowe bez bakterii probiotycznych.
odpowiednia mikroflora. I tutaj są cztery wyselekcjonowane bakterie probiotyczne. Jest Streptococcus salivarius, jeden z najbardziej utytułowanych, można by powiedzieć, w medycynie szczepów bakterii probiotycznej. Co jest też ciekawe, nie tylko, że poprawia odporność, tak, i zwalcza bakterie patogenne, ale również produkuje witaminy i potrafi rozkładać laktozę. Ponieważ bakteria ta produkuje laktazę, czyli enzym, który rozkłada laktozę, czyli cukier mlekowy. Akurat o cukier mlekowy to bym się nie martwił u dzieci, bo tak do 5 roku życia to sobie całkiem dobrze radzą. Ale muszę Państwu powiedzieć, że Streptococcus salivarius jest również w OptiProbio. Po to, żeby osoby dorosłe, które będą brały OptiProbio, mogły sobie lepiej radzić z trawieniem mleka, jeżeli w ogóle będą chciały pić mleko, czy jeść nabiał, tak, jeżeli muszą. Lactobacillus brevis. Bardzo ciekawa bakteria, ona u dzieciaków poprawia fizjologiczne funkcje błony śluzowej, właśnie jamy ustnej i nosa. Bardzo ceniane przez pediatrów, wspierające odporność. Natomiast z ciekawostek przyrodniczych muszę Państwu powiedzieć, że to jest też szczep, który potrafi wspomagać odchudzanie u osób dorosłych. To takie są różne rzeczy, na które te bakterie działają. Lactobacillus plantarum, kolejny probiotyk wspomagający odporność, czyli wspomagający, jak zasiedli sobie jamę ustną i przewód pokarmowy dziecka, to będzie go chronił. I też to jest ciekawe, bakteria, która wspomaga wydolność organizmu, produkuje różne substancje aktywne i to jest też ważne, jeżeli podacie dziecku Lactobacillus plantarum i to dziecko, nie daj Boże, dostanie później antybiotyk, to Lactobacillus plantarum jest bakterią probiotyczną, a więc bakterią nam przyjazną, która jest odporna na większość antybiotyków. Czyli nie boimy się jej, jak ona jest. I jak dziecko, nie daj Boże, musi mieć podany antybiotyk, to jest szansa, że Lactobacillus przeżyje kontakt z tą trucizną. No i Pediococcus acidilactici. To jest szczególna grupa probiotyków i one produkują broń chemiczną. Słuchajcie, to jest w ogóle fajne, bo to jakby tak wejść, to można by film nakręcić naprawdę o tych bakteriach, co one tam wyprawiają. A proszę sobie wyobrazić, że one produkują bakteriocyny, które po prostu niszczą szkodliwe bakterie. Mają broń chemiczną. Tak, i bardzo mają fajną funkcję, też one bardzo łatwo przyczepiają się do nabłonka jamy nosowej i gardła i sobie tam lubią posiedzieć. Dobrze się tam czują, czyli w momencie, kiedy ten pediokokus dostaje się, a pamiętajcie, że OptiKids, kto z Państwa nie próbował OptiKids? Jest ktoś taki? Może się ktoś przyzna. Mam nadzieję, że wszyscy próbowali, słuchajcie, to jest pyszna. To jest tak pyszna truskawkowa tabletka do rozpuszczania, do ssania, że mogłaby spokojnie być przez cały raz. Paweł akurat wcina i się. A ja mam też pudełeczko, mogę wam pokazać. Nawet u nas w domu nie mamy dzieciaków. No mam nadzieję, że będziemy mieli jakieś tam, może jakieś wnuki niedługo, ale jest przepyszne i dla dzieciaków powyżej 3 roku życia truskawkowe i dzieci uwielbiają OptiKids. Słuchajcie, kiedy się zsie tą tabletkę, to te bakterie się roznoszą po jamie ustnej i jamie nosowej, przyczepiają się do nabłonka jamy gardła i nosa i później produkują broń chemiczną i usuwają stamtąd patogen. No, pyszności i jeszcze takie skuteczne. Fajna rzecz, naprawdę rewelacja. Przypominam również, Szanowni Państwo, to dotyczy osób dorosłych, nie jest to tematem dzisiejszego spotkania, że nie wyobrażam sobie, żeby tak świadomi, fantastyczni ludzie, z jakimi współpracujemy w naszym zespole, nie mieli raz na jakiś czas zastosowanego OptiProbio ze względu na to, że bakterie probiotyczne i substancje zawarte w OptiProbio niezbędne są do poprawy odporności. Tak? Czyli przypominam, że bakterie nie tylko, że produkują substancje chemiczne i zwalczają patogeny,
ale na przykład produkują witaminy, potrafią goić uszkodzenia jelit. Słuchajcie, kwas masłowy produkują. Czyli możecie sobie kupić w aptece kwas masłowy, żeby wam wygoił jelita, albo zastosować probiotyk i bakterie będą już same to robić. Bakterie probiotyczne produkują antyoksydanty, poprawiają odporność, słuchajcie, i ta odporność przeciwnowotworowa też jest udowodniona. Wspomagają poprawę nastroju, dlatego że produkują psychobiotyki, czyli prekursory neuroprzekaźników, żeby nasz mózg lepiej funkcjonował. No i znane są bakterie, które wspomagają odchudzanie. Także tu są takie przykłady bakterii, które mamy w OptiProbio. Jest ich tam aż 18 różnych. Także na przykład Bifidobacterium, Lactobacillus, Acidophilus i Streptococcus thermophilus. Wszystkie one też mają właściwości poprawiające odporność. No dobrze. Słuchajcie, czy można myśleć o zdrowej odporności bez witaminy C? Słuchajcie, czy jest w ogóle możliwe prawidłowe funkcjonowanie organizmu bez witaminy C? No nie. Słuchajcie, myślę, że też czasem lekarzom trzeba to przypominać, ja tak trochę, wybaczcie za żart, ale w tym zapracowaniu i w tym bieganiu, w pomaganiu pacjentom chyba zapominają, że witaminy to jest grupa substancji udowodniona, której nasz organizm nie produkuje. Czyli podobnie jak świnka morska, człowiek nie produkuje witaminy C. Co to oznacza? Jakie są tego konsekwencje? Kochani, to oznacza, że żeby być zdrowym, trzeba wcinać witaminę C. No i teraz jedna rzecz. Jak długo w naszym organizmie przebywa witamina C? Kto z Państwa wie, ile wynosi okres półtrwania? Przypomnę, że w godzinach. Ile wynosi okres półtrwania witaminy C w naszym organizmie? Czyli są tacy eksperci, którzy stosują jeden raz dziennie witaminę C. No dobrze. Wzięli witaminę C i jak długo ta witamina C była w ich organizmie? Słusznie, Pani Justyno. Otóż okres półtrwania witaminy C wynosi 2 godziny. 24 godziny zatem ma nasz dzień. A tak circa about ze 3 godziny witamina C jest w naszym organizmie. To co z całą resztą? I teraz jaki z tego jest wniosek? Szanowni Państwo, zapamiętajcie to do końca życia i stosujcie to w swojej praktyce. Otóż witaminkę C stosuje się jak najczęściej. Najlepszy sposób podawania, szczególnie u osób chorych, to jest podawanie witaminy C co 2-3 godziny. Co 2 godziny, dlatego że przy okresie półtrwania witamina C się nie kumuluje i ta dawka, słuchajcie, optymalna, naprawdę optymalna, jest nie większa niż 500 mg. Duże dawki witaminy C mają sens wyłącznie we wlewach dożylnych. Większe dawki podawane doustnie, moim zdaniem, nie mają sensu. Sensem jest podawanie witaminy C bardzo często, dokładnie w ten sposób podają ją Japończycy walcząc z miażdżycą i ludzie, którzy się na tym znają, stosując ją do poprawy budowy skóry, regeneracji kolagenu, regeneracji stawów i naczyń krwionośnych. To Państwu polecam, warto zapamiętać, żebyście Państwo wykorzystali w najwłaściwszy sposób witaminę C. I oczywiście w Natur Day mamy witaminę C, czyli Optice Natural w syropie. Po prostu przez cały dzień popijamy sobie. To jest idealny syrop na czas, kiedy jesteśmy przeziębieni. Tak? Dlatego, że przed momentem, kiedy zachorujemy, tak naprawdę 3-4 razy dziennie możemy podać witaminę C, ok. Natomiast kiedy jesteśmy chorzy i leżymy w łóżku i musimy sobie jakoś pomóc, po prostu to jest idealny preparat do popijania w trakcie choróbska. Jak już niestety nam się przytrafi.
Odporność może dotyczyć również odporności przeciwnowotworowej. Mamy nieswoistą odporność, tak? Czyli nasze komórki nowotworowe to są nasze komórki własne, które zwariowały i utraciliśmy nad nimi kontrolę. I tutaj organizm musi bardzo mądrze podejść do tego. W każdym z nas, codziennie w organizmie każdego z nas powstają komórki nowotworowe i sobie z nimi radzimy. W momencie, kiedy jest duża ilość toksyn, chemii bądź jakieś inne zaburzenia, w tym również, szanowni państwo, uwaga, silny stres, dochodzi do takiego zaburzenia funkcji układu odpornościowego, że komórka nowotworowa może wyjść poza margines i przestać być kontrolowana, czyli nie zostanie zabita przez nasz układ odporności, nie wyłączy się sama, tak? Czyli nie dojdzie do apoptozy i może być z tego powodu problem. I preparatem, który wspomaga odporność naszego organizmu jako suplement uzupełniający zbilansowaną dietę, bo mówię to specjalnie, żebyście państwo pamiętali, że zdrowy tryb życia to jest nie tylko siedzieć przed telewizorem i oglądać seriale w telewizji i zajadać zdrowo, a jedynym zdrowym trybem życia są ekstrakty z Nature Day. Tylko te ekstrakty muszą być powiązane ze zdrową dietą i zdrowym trybem życia. I wtedy możemy się cieszyć różnymi przyjemnościami w życiu i nie chorować. Szanowni państwo, temat odporności to jest temat, którym nie wiem, jak długo byśmy mogli tu siedzieć i rozmawiać, dlatego że odporność wpływa na bardzo wiele elementów naszego zdrowia. I z jednej strony mamy mieć silną odporność i zwalczać infekcje, wirusy, grzyby i bakterie, a z drugiej strony powinniśmy mieć zdrową odporność, żeby nie mieć chorób autoimmunologicznych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów, choroba Hashimoto i tak dalej. Idealnym jest zatem połączenie dobranych mądrze ekstraktów ze zdrowym trybem życia, szanowni państwo. I tego państwu życzę, żebyście państwo pamiętali o tym, żebyście, tak jak mówiliśmy na naszym ostatnim spotkaniu, dzielili się tą wiedzą. Cieszcie się, mamy fantastyczną ekipę naprawdę i dzielmy się tą wiedzą z osobami, które nie są w środowisku Nature Day, a które mogłyby być, dlatego że to są najlepsze na świecie ekstrakty roślinne, zagęszczone. Wiecie państwo o tym, że zazwyczaj w preparatach, które mamy na zewnątrz, ktoś tam sobie robi jakiś preparat, te ekstrakty nie są tak zagęszczone. Jak już są zagęszczone, to są czterokrotnie, a nie dziesięciokrotnie. Są dużo tańsze. Często bardzo dobre preparaty ziołowe są preparatami alkoholowymi. No nie każdy może sobie pozwolić na to, żeby wcinać przed wsiadaniem do samochodu ekstrakty alkoholowe. A tutaj macie profesjonalne ekstrakty, suche, pozbawione alkoholu i innych ekstrahentów, zagęszczone przynajmniej dziesięciokrotnie, a nawet 120-krotnie, jak państwo pamiętacie. Macie probiotyk dla dzieci, macie probiotyk dla dorosłych, macie kilka odmian preparatów poprawiających odporność, czy to ImmunoNR, czy to Virkon, tak, specjalnie zrobione po to, żeby bardzo, bardzo szybko poprawić odporność. Także jeszcze raz zachęcam państwa do tego, żebyśmy naprawdę bardzo intensywnie zaczęli się dzielić tą wiedzą. Facebook, Instagram i inne miejsca, słuchajcie, czekają na to. Ja wiem, że tam jest bardzo wiele osób, które teraz będzie to promowało, ale kiedybyście choćby składy różnych preparatów porównali, to nie ma się z czym równać tak naprawdę. To są najlepsze preparaty na świecie w tej chwili dostępne. Podobnie jest z probiotykiem. Ja przygotuję dla państwa, bo to jest ważny element naszych produktów, w kilka poniedziałków, nie pamiętam dokładnie kiedy, porównanie dostępnych w Polsce probiotyków. Nie będę wymieniał nazw, porównam natomiast OptiProbio i jego cenę
z innymi probiotykami dostępnymi na rynku. Słuchajcie, powiem tylko tyle, że zrobiliśmy tą analizę, ja siedziałem na tym dość długo, musimy to w tej chwili jakoś połączyć, żeby to jakoś ładny i prosty sposób pokazać, ale okazało się, szanowni państwo, że dość drogi preparat OptiProbio, jak się go porówna z innymi probiotykami, jest najtańszym probiotykiem na rynku. Jeszcze raz, najtańszym probiotykiem na rynku, ponieważ jeżeli ma stukrotnie więcej bakterii probiotycznych, albo 3-4-krotnie więcej szczepów, albo zawiera dodatki wzmacniające, albo nie jest tylko probiotykiem, ale jest również prebiotykiem, to jak państwo porównacie ceny, tylko nie 60 tabletek za 200 zł w porównaniu do 60 tabletek za 50 zł, tylko sprawdzicie, co jest w środku. To okaże się na przykład, że taki OptiProbio jest 450 razy silniejszy od najpopularniejszego obecnie probiotyku. 450 razy silniejszy od najpopularniejszego w tej chwili probiotyku. To o czym my gadamy? Także jest przygotowany, włożyłem w to dużo roboty, szanowni państwo. To jest również element naszej odporności. Myślę, że ci z państwa, którzy próbowali Wirkon, którzy próbowali OptiProbio, wiedzą, że to są naprawdę silne preparaty, fajnie działają. Zachęcam, żebyście państwo sami zastosowali i nie tylko dzielili się tą wiedzą. Ja osobiście oczywiście stosuję i Wirkon, i OptiOxy, i OptiProbio i zawsze mam te preparaty w lodówce. Wirkon zawsze w okresie jesienno-zimowym, także zachęcam jeszcze raz do stosowania. Szanowni państwo, ja bardzo pięknie dziękuję za nasze spotkanie, kolejne miłe. Zachęcam do zadawania pytań. Jeżeli macie państwo pytania, to proszę pytać. Oczywiście nasze spotkanie się nagrało, także będziemy mogli je sobie zawsze wrócić po zalogowaniu się w Nature Day, a jeżeli jest to temat, który będzie państwa interesował, to polecając link do tego filmu, będziecie zawsze mogli zapraszać inne osoby do naszej grupy Nature Day.